ale wyczerpane to było zwycięstwo. Bardzo trudny mecz na bardzo trudnej murawie. No zgadza się, psy na lepsze boiska, przepraszam, murawy się wyprowadza. Było bardzo ciężko, szczególnie w środku, grać w ogóle w piłkę. Zresztą piłka robiła psikusy, nie tylko nam, ale też błękitnym, którzy byli przyzwyczajeni do takiego rodzaju boiska. Ale na szczęście znaleźliśmy na to sposób, bo staraliśmy się tą środkową część boiska pomijać dłuższymi podajami. Chłopaki bardzo dobrze grali z przodu, utrzymywali te piłki, strącali i z tego w sumie pierwsza bramka była, tak? Nabiegały się dzisiaj co niemiara. Myślałem, że tam na obiad podano ci surowe mięso, ale nie było czegoś takiego w menu. Nie, spokojnie. Taki mam styl grania, więc psy muszą się wybiegać. No i ja jestem zadowolony, wybiegałem się, wygraliśmy. Panowie, to teraz pierwszy krok został zrobiony, ale jeszcze są trzy przed nami. Najważniejszy mecz to teraz ten mecz z Zambrowem. Czy już czyścicie głowę po tym spotkaniu, czy jeszcze będziecie go tam przez kilkanaście minut wspominali? No na pewno. Jest czas na pracę i czas na odpoczynek. Chwilę tego odpoczynku mamy. Trzeba się trochę pocieszyć, bo dobrą pracę wykonaliśmy, ale też wiemy, że jest jeszcze przed nami długa droga. My jesteśmy gotowi na tą drogę. Jego po meczu mówił, że to były wyczerpane mocno trzy punkty. Też masz taki odbiór sytuacji, bo myślę, że w pierwszej połowie dominowaliście. To był ładny mecz dla oka, w drugiej po prostu pokazali się rywali konsekwencją i ustawieniem na boisku. Oni właściwie nie dochodzili zbyt często do tych kolorowych sytuacji. Właściwie nie mieli takich. No dokładnie. Staramy się wyciągać wnioski z tych bolesnych lekcji, które gdzieś tam wcześniej mieliśmy. Prowadziliśmy 1-0 i próbowaliśmy ten zespół z błękitnych trzymać daleko od swojego pola karnego. I nam się to udawało. Dużo niedokładności, dużo jakichś tam takich długich piłek, które wychodziły na auty, tak. Nie potrafili sobie z tym poradzić. No i w konsekwencji wygraliśmy. Udało nam się jeszcze kontra na 2-0.